Witajcie. Teraz dla odmiany informatyka. Chcieliśmy jeszcze zadać Wam z Panem Markiem jedno zadanie z informatyki. Bardzo proste i fajne. Przede wszystkim bierzecie program Excel. Jeżeli nie macie w domu Microsoft Office pakietu, nie ma tam Excela, niech to będzie Open Office Writer, ten, który stosowaliśmy na zajęciach ostatnio. Musicie wybrać 5 flagowców telefonów topowych producentów, które uznacie, że są topowe, i wypisać ich cenę, stan na dzień dzisiejszy też wpisać. Ile kosztuje każdy z nich. Tak jak wcześniej wpisywaliśmy influencerów i ich fanów, tak jak wcześniej wpisywaliśmy influencerów i ich fanów, teraz będzie 5 flagowców, jeśli chodzi o komórki. 5 najlepszych. I na pewno musicie przede wszystkim wypisać ich cenę po kolei w tabelce. I wykonać oczywiście nasze działania w ramach powtórzenia lub też nauczenia się. Czyli suma, różnica, odejmowanie, tak, podzielenie i pomnożenie. Wyliczyć średnią, ile kosztuje średnio taki flagowiec, jaka jest suma cen wszystkich flagowców, jaka jest różnica, jaka jest średnia, jak już powiedziałem. No i uwaga, nowość, trzeba znaleźć formę, jak się robi wykres słupkowy i przedstawić go też w tym programie Excel bądź też Open Office Writer. Nie martwcie się, jeżeli nie wiecie, gdzie to znaleźć. Wujek Google na pewno Wam pomoże. Jeżeli nadal będziecie mieć z tym problemy, my na dole będziemy mieli dla Was opcję, żeby Wam to oczywiście wyjaśnić, podać odpowiednie działania. Na początku spróbujcie sami. To jest dodatkowe zadanie na drugi i trzeci tydzień czasu wolnego, bo jeżeli ten okres się przedłuży, to od razu mamy zadanie na kolejny tydzień. OK? Powodzenia, młodzi informatycy. Do zobaczenia.